Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku o grze Minecraft. Tak jak obiecywałem, dzisiaj Was nauczę, jak zbudować mechanizm zbudowany z bramek Redstone Latch dla dwóch torów, a także mechanizm połączony z dwóch typów bramek, Redstone Latch, a także Exnor, pod trzy tory i więcej. Tak więc zacznijmy może od bramki Redstone Latch dla dwóch torów. Tak ona mniej więcej wygląda. Przypatrzcie się dokładnie, gdzie jest prąd, a gdzie tego prądu nie ma. W sensie, gdzie jest proszek podświetlony, a gdzie ten proszek nie jest podświetlony. Dokładnie tak to wygląda. Dobrze, w takim razie zróbmy tą bramkę wspólnie razem, krok po kroku. Najpierw może pokażę, jak wygląda sama bramka Redstone Latch 1. To jest tak, tutaj lampka, proszek na tym, tu połączone, z tej strony będzie przycisk, a z tej strony będzie lampka. Postawmy to lampkę, a tutaj postawmy nasz przycisk, dobra. Teraz zauważcie, że kiedy tutaj jest podświetlony proszek, to znaczy, że ta lampka będzie wyłączona. Identycznie macie przy torze. Zauważcie, że jak macie tutaj lampkę, tutaj prowadzimy proszek i tu będzie tor, to przy przełączeniu tor będzie się wracał na prawo lub lewo, czyli tak macie identycznie jak tutaj. Czyli tu jest tor, zmieniamy prąd, obraca się na prawo lub lewo nasz tor. Dobra, skasuję to, bo to miejsce mi się przyda do odbudowania naszej bramki. Ok, tak to wygląda. Jedna bramka Redstone Latch. Z tej strony będzie reset, a także z tej strony będzie reset. Zbuduję teraz drugą bramkę, identycznie jak tą. Będzie tak, tak. Tu lampka, tu lampka. Tu. Tu. Przycisk. Tu będzie przycisk, a tam będzie lampka. Czyli tu jest przycisk, a tu będzie lampka. Zobaczcie, że tutaj jest włączone, czyli lampka będzie wyłączona. Jak teraz nacisnę przycisk, to ta lampka się włączy. O tak. I co jest ważne, z tej strony, jeżeli tutaj jest prąd, to mówi mi, że ta lampka się świeci i wszystkie pozostałe bramki mają być wyłączone. Czyli jeżeli mamy, w tym przypadku, jeżeli mamy dwie bramki, jeżeli ta się świeci, to mówi, że ta bramka ma być wyłączona. Czyli podłączmy to. Ok, żeby Wam to udowodnić, zróbmy tak, że włączymy tą lampkę. Tą wyłączymy. Tą włączymy. Z obydwu stron to są resety. I teraz, kiedy nacisnę ten przycisk, ta lampka się wyłączy, ta się włączy. Ok. Czyli tak jak mówiłem, ta strona odpowiada za to, że kiedy ta się świeci, wszystkie inne mają być wyłączone. Ale założenie nasze było takie... Oj, pada deszcz. Założenie nasze było takie, że kiedy ta lampka się świeci, ta ma być wyłączona, a kiedy ta się świeci, ta ma być wyłączona. Czyli... O, dziwne. Tu jest deszcz. Tu jest deszcz, tutaj nie ma deszczu. Ciekawe. Tego jeszcze nie spotkałem.
Czyli tak, jeżeli mamy już z jednej strony reset, to musimy zrobić jeszcze z drugiej strony. Czyli trzeba podłączyć z tej strony proszkiem do tej strony. No to podłączmy. Tutaj będzie potrzebny nasz przedłużacz. Przedłużacz wygląda w tą stronę. I pamiętajcie o tym, żeby do góry to był jeszcze proszek. Teraz nasz przedłużacz jest skierowany w tą stronę, czyli prąd będzie przekazywany w tą stronę. Czyli zobaczcie, że jak tutaj zrobię, zapalę, to on przekaże prąd dalej. Kiedy jest wyłączone, wtedy nie ma tutaj prądu. Zobaczmy z drugiej strony, jak to działa. Podłączyłem prąd, nie przekazuję. Czyli jak widzicie, w tą stronę jest kierunek przesyłania prądu. Ok, to skasuję. Teraz to podłączę. Raz. Aha, i liczcie. Mniej więcej proszek wystarcza na 15-16. Często się dzieje tak, że starczy na krócej. Także im częściej robicie, tym lepiej. Będziecie bardziej pewni, że na pewno to będzie działać. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11. Raz, dwa. Lampka, lampka. Kolejny raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Powinno działać. Zobaczymy. Jeżeli nie, to znaczy, że jest jakiś problem z przedłużaczami i trzeba poprawić. Nie działa, czyli problem jest z przedłużaczem. Czyli zróbmy raz, dwa. I zrobimy jeszcze przedłużacz w tym miejscu. Ok, czyli teraz jak nacisnę, powinno działać. Ok, jak widzicie, tutaj lampka się zapaliła, ta się wyłączyła. Teraz zobaczymy, że z drugiej strony tak samo działa. Czyli ta lampka powinna się wyłączyć, ta się powinna włączyć. Ok, czyli wszystko działa. Tak jak mówiłem, ważne jest to, że z tej strony, kiedy ta jest włączona, mówi mi, że wszystkie inne mają być wyłączone. Kiedy z tej strony mówi, że jeżeli któraś, na przykład ta jest włączona, to ta ma być wyłączona. Zobaczcie, jak to działa, że zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma prądu, nie ma prądu, jest prąd, lampka jest włączona. Z tej strony nie ma prądu, czyli przeciwieństwo. Prąd jest, nie ma prądu. Tutaj nie ma prądu, bo to jest to samo, co to. Tutaj jest prąd, tutaj nie ma prądu, czyli tutaj jest prąd, czyli tutaj nie ma, ta lampka nasza jest wyłączona. Robi się ciemno, to może najpierw przewiniemy na dzień. No, przynajmniej przestało padać. Ok, i teraz kiedy nacisnę ten przycisk, to ta lampka mi się włączy. Tutaj nie będzie prądu, czyli nie będzie podświetlony proszek. Tu mi się to podświetli, to mi się podświetli, a to mi się wyłączy. Spójrzcie. Czyli tak jak mówiłem, to się podświetli, to się wyłączy, to się podświetli, to się wyłączy. Czyli tutaj jest generowany prąd, to znaczy, że ta lampka jest włączona i wszystkie inne mają być. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj kierunek jest od tej bramki, czyli od tej bramki w kierunku drugiej bramki i dochodzi aż tutaj. I zauważcie, że kiedy... A nie, dobra. Co jest jeszcze ważne? Często robicie taki błąd, kiedy czytam na forum, kiedy się uczyłem robienia tych mechanizmów, robicie taki błąd, że kiedy macie ten przedłużacz, to podłączacie tak. Nie, nie można tak. Ze względu na to, że kiedy tutaj
Zrobimy dalej. Podłączę prąd. Tutaj dalej mi go nie przekażę. Musi być tak, że jedno prosto i dopiero skręt. I teraz, kiedy włączę prąd, przekazuje mi dalej. To jest bardzo ważne, bo jak tak będzie, to no nie będzie działał cały mechanizm. Patrzcie na wszystkie szczegóły. Jeszcze raz Wam pokażę z góry, jak to wygląda. Ten cały mechanizm, który zbudowaliśmy razem. I za chwilę przejdziemy do zbudowania dla trzech torów i więcej. Czyli tak. Nie ma prądu, jest prąd. Przy lampce jest prąd, przy drugiej lampce nie ma prądu. Ta jest włączona, ta jest wyłączona. Mam nadzieję, że teraz wyjaśniłem to jasno i mam nadzieję, że będziecie sami to potrafili zrobić. No, i myślę, że jeśli chodzi o bramkę RS mroczną dla dwóch torów, to byłoby to na tyle. W takim razie przejdźmy do bramki RS Norlax z połączeniem XNOR dla trzech torów i więcej. Ja zrobię tutaj stop, pousuwam to wszystko, przygotuję teren i za chwilę do Was wracam. Okej, z racji tego, że pierwszy filmik wyszedł dosyć długi, tak więc połączenie bramki RS Norlax z bramką XNOR pod trzy tory i więcej zrobię w drugiej części. Tak więc zapraszam do oglądania drugiej części, no już takiej bardziej trochę zaawansowanej.